W Hiszpanii odbył się dwudniowy szczyt z udziałem liderów europejskich partii prawicowych i konserwatywnych, zatytułowany Obronić Europę. Prawo i Sprawiedliwość reprezentował premier Mateusz Morawiecki. Pokazaliśmy, że jest inna przyszłość dla Europy, że jest przyszłość, która opiera się o suwerenne państwa, nie o żadną scentralizowaną strukturę, która zabiera kompetencje państwa. A jednocześnie pokazaliśmy sobie nawzajem, że praktycznie identycznie myślimy o tak ważnych sprawach, tak ważnych wyzwaniach, jak chociażby zagrożenia, które płyną ze strony Rosji w stosunku do Ukrainy, jak presje migracyjne, jak kwestie związane z energią, z bardzo wysokimi cenami gazu, które dzisiaj są wynikiem manipulacji ze strony Rosji, ale także problemy związane z reindustrializacją, czyli wzmocnieniem gospodarczym Europy. Naprawdę bardzo dobrze, że mogliśmy być dzisiaj wśród naszych przyjaciół i przekonać się, że jest inne myślenie o Europie, a nie tylko o Europie jako o scentralizowanej strukturze zarządzanej gdzieś z dalekiej Brukseli, bez względu na to, co tak naprawdę myślą obywatele.